Ależ będzie piękne. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że wy też nie możecie się doczekać, jak maluch będzie wyglądał w takiej pięknej niebieskiej pasteli. Dlatego koniec gadania. Tylko bierzemy się za lakierowanie. Lakierowanie jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina. Chociaż to może akurat złe porównanie. Słuchajcie, lakier to akryl, jednowarstwówka. Chciałem jak najbardziej nawiązać do tamtych lat, dlatego nie baza i bezbarwny, tylko od razu kolor i od razu połysk. Także efekt będzie o wiele szybciej widoczny. Przemek do ciemnego lakieru podkładował auto na czarno. U Grześka pod jasny kolor poszedł podkład jasno-szary. Kiedyś malowało się lakierami renowacyjnymi i takich już nie ma, ale akryl jest najbardziej zbliżony, jeżeli chodzi o technologię lakierowania, właśnie do farb renowacyjnych. Tył i boki są już błękitne. Pora na mordkę. Trzeba przyznać, że maluch mają wyjątkowo sympatyczną. Wygląda jak krzyżówka Muminka ze Smurfem. No kurde, no po prostu żyć nie umiera. Kolor piękny? Piękny, cudowny. Uśmiech. Tak wygląda szczęście wypisane na twarzy. Na ten kolor małe Fiaty malowano w latach 70. Zielonkawy błękit, turkezy farfala trafiał także na karoserię kultowych 500-tek. Grześka maluch będzie musiał wkrótce wyschnąć.